Podczas tegorocznych wadowickich spotkań w naszym mieście przebywały delegacje z 5 zaprzyjaźnionych miast. Z węgierskiego Kecskemet, niemieckiego Mark oraz z 3 miast włoskich San Giovanni Rotondo, Sona koło Werony oraz Carpineto Romano. W kolejnych programach przypomnimy krótką historię przyjaźni między tymi miastami oraz poznamy osoby, które sprawują władzę lub współrządzą w miastach zaprzyjaźnionych z Wadowicami. W dzisiejszym programie burmistrz Wadowic Ewa Filipiak rozmawia z przedstawicielami włoskiego miasteczka San Giovanni Rotondo. Szanowni Państwo, teraz na wadowickim rynku królują Włosi. Chciałabym Państwu przedstawić grupkę San Giovanni Rotondo, która przyjechała do nas na czele z burmistrzem i przewodniczącym Rady Miejskiej. Są także wśród tej grupki członek zarządu miejskiego, 2 radnych i przedstawiciel miejscowego banku. Wadowice podpisały umowę o zbliźniaczeniu z San Giovanni Rotondo w 2006 roku. Wiadomo, że San Giovanni Rotondo jest to miejscowość, w którym się urodził i pracował ojciec Pio. Nasz ojciec święty Jan Paweł II kanonizował, beatyfikował ojca Pio. Do San Giovanni Rotondo przyjeżdża rocznie prawie 5 milionów turystów i pielgrzymów i San Giovanni Rotondo powinno być dla nas wzorem, bo do Wadowic też przyjeżdża coraz więcej turystów i pielgrzymów i mamy nadzieję, że kiedyś będzie ich kilka milionów. W San Giovanni Rotondo jest teraz nowy burmistrz. W tej chwili tam burmistrzem jest Luigi Pompilio. Panie burmistrzu, jakie pana wrażenia z Wadowic, bo jest pan w naszym mieście pierwszy raz? Wadowice, cosa puoi dire di Wadowice? Beh, intanto devo ringraziare il signor sindaco e l'amministrazione comunale di Wadowice che ci ha invitato per questa bella manifestazione. Noi non potevamo mancare a questa manifestazione straordinaria dei turismi etici che possono arricchire entrambe le nostre comunità. Na wstępie chciałbym bardzo serdecznie podziękować pani burmistrz za zaproszenie i za zorganizowanie tego dzisiejszego spotkania, dzięki czemu mogę zobaczyć Wadowice. Dla nas najistotniejsze jest fakt, że zarówno błogosławiony Jan Paweł II, jak i ojciec Pio, osoby, które łączą nasze miasta, mieli ogromny wpływ na cały XX wiek, ale również na współcześnie żyjących nam ludzi, na turystów, pielgrzymów, którzy przyjeżdżają do naszych miast. Moim marzeniem by było to, widząc rozwój Wadowic, aby przyjeżdżający tutaj turyści, pielgrzymi mieli okazję poznać San Giovanni Rotondo, zobaczyć związki pomiędzy Janem Pawłem II a ojcem Pio, ale również przyjeżdżający do nas rokrocznie pielgrzymi mieli taką możliwość, aby zobaczyć u nas w San Giovanni Rotondo fragment Wadowic, być może również na fotografiach i przez to być zachęcani do odwiedzin tego wspaniałego miasta błogosławionego Jana Pawła II. Jest z nami przewodniczący Rady Miejskiej w San Giovanni Rotondo Mauro Capucci. Ja mam pytanie tutaj do pana przewodniczącego. Jakie rady dla Wadowic, żebyśmy mieli więcej turystów i pielgrzymów? E quindi questo scambio già permetterà di iniziare dei rapporti nuovi più turismo quindi per le due città. Takim podstawowym moim radą jest to, żeby jak najwięcej kontaktów z San Giovanni Rotondo utrzymywać pomiędzy Wadowicami a naszym miastem, dlatego że wymiana również kulturalna między naszymi miastami na pewno zdecydowanie przyczyni się do tego, żeby ci turyści, którzy przyjeżdżają właśnie do nas, do naszego miasta, mogli poznawać Wadowice, mogli tutaj przyjeżdżać, pielgrzymować. Także na pewno wymiana kulturalna między naszymi miastami, zintensyfikowanie tych działań, na których opiera się Gemellaggio, pozwoli na zwiększenie liczby turystów i pielgrzymów w Wadowicach. W delegacji San Giovanni Rotondo jest najmłodszy, bardzo młody członek Rady w San Giovanni Rotondo, członek zarządu zajmujący się usługami publicznymi. I mam takie pytanie, czy trudno jest zajmować się tą sferą publiczną w mieście, w którym jest tylu turystów i pielgrzymów?
domanda è difficile si occuparsi di lavori pubblici nell'una città dove ci sono tanti turisti, tanti pellegrini. Ai turisti che arrivano i giusti servizi per un buon soggiorno qui a Wadowice. Grazie. Wydaje się, że na pewno jest to zupełnie inna specyfika takiego miasta, do którego przyjeżdża rokrocznie tyle milionów pielgrzymów, turystów, dlatego że oprócz dostosowania miasta do swoich mieszkańców trzeba również myśleć o tych, którzy to miasto odwiedzają, aby było ono jak najbardziej wygodne i przyjazne również tym osobom przyjeżdżających często autokarami, często potrzebujących wolnego czasu. I będąc tutaj w Wadowicach widzę, że również i wy przygotowujecie się do tego, przygotowując właśnie ten między innymi nowy plac, zieleń miejską, miejsca dla autokarów, co widziałem, nowe parkingi. Także te prace na pewno wymagają wielkiego zaangażowania, wielkich środków finansowych, ale jest to wszystko konieczne, żeby ci, którzy tutaj przyjeżdżają, odwiedzają i nasze miasto, i wasze miasto, czuli się jak najbardziej dobrze i byli zadowoleni z tych odwiedzin. Bardzo dziękuję. Jest z nami także radny Rady Miejskiej w San Giovanni Rotondo. Salvatore, co chciałbyś przekazać mieszkańcom Wadowic? Sia Wadowice, che a San Giovanni Rotondo. Grazie di nuovo al sindaco di Wadowice. Ja przede wszystkim chciałbym złożyć podziękowanie w imieniu swoim, w imieniu administracji na ręce pani burmistrz za zaproszenie do tego miasta. Miałem dzięki temu okazję po raz pierwszy zobaczyć Wadowice, to piękne miasto. Jestem pod wielkim wrażeniem tego, co tutaj się dzieje, co tutaj miałem okazję zobaczyć, tej pięknej zieleni, która nas w tym momencie otacza. Także z mojej strony chciałbym przekazać przede wszystkim podziękowania, a z drugiej strony taką gorącą prośbę o to, żeby kontakty pomiędzy naszymi miastami, również na tym poziomie chrześcijańskim, tych naszych dwóch wielkich patronów zintensyfikować, żeby były one jak najczęstsze, jak najbardziej intensywne i żebyśmy mogli faktycznie wymieniać się doświadczeniami, ale również tych naszych pielgrzymów wspólnie kierować do naszych bliźniaczych miast. Bardzo dziękuję. Były to od wszystkich panów bardzo mądre i prorocze słowa. Myślę, że będziemy tak właśnie działać. Ja chciałabym w imieniu mieszkańców Wadowic prosić was, abyście przekazali swoim mieszkańcom pozdrowienia od Wadowiczan, życzyć wszystkiego dobrego, żeby w tej dobie kryzysu jednak jakoś udało się nam działać z pożytkiem dla mieszkańców i dla tych, co odwiedzają nasze miasta. Bardzo dziękujemy i do zobaczenia.